To na koniec jeszcze mieliście okazję spojrzeć dzisiaj na gazety, na czołówki gazet? Bo ja przeczytałem w Rzeczpospolitej, że skok Wołomin można za 1 zł nabyć drogą kupna. Widziałem taki nagłówek. No właśnie. Tak, można. To dużo, mało ten złoty? Musi być. Złoty to mało. Musi być jakaś cena. Musi być jakaś cena. To jest cena wywoławcza, rozumiem. Gdyby skok Wołomin działał na przykład w Hiszpanii, byłby 4 razy droższy, bo kosztowałby 1 euro. A, no właśnie, w Polsce, jak się okazuje, na przykład banki kupowane za złotówkę są bardzo niedoszacowane cenowo, bo mówię, no, bank przejmowany Banco Popular w Hiszpanii przez Banco Santander był przejęty za 1 euro. Czyli no, w Wielkiej Brytanii byłby prawie 5 razy droższy. Tak. To ciekawe, gdzie byłby najdroższy. No w każdym razie frank, bo 3,81 euro, następnym razem przygotujemy 4,29, funt 4,78 i dolar 3,80 zł. Tak to jest w tej chwili na rynku walutowym. To w USA byłoby taniej. No tak. No. Bardzo dziękuję. W Szwecji skok Wołomin byłby po 40 groszy. 41. 41? I pół. I pół. Mhm. No. Proszę to państwa. Jest okazja. To jak jest dobra okazja. Jak na święta tylko do Sztokholmu. No. Kończymy. Bardzo dziękuję. Pani Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan dziennik. Pan Bartek Godosławski z Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję bardzo. No i pan Rafał Hirsch, pan cotygodniowe podsumowanie roku na tok.fm.pl. Rafał Hirsch. Dziękuję podcast bardzo. Rafał Hirsch. Dziękuję bardzo. To był magazyn EKG.